W dniu dzisiejszym i akurat w Trzebiatowie, kiedy uświęcamy pamięć żołnierzy wyklętych i odbywamy ten bieg na 1963 metry, czyli śmierć ostatniego żołnierza wyklętego Lalka. Dlaczego musimy to upamiętniać? Bo w dniu dzisiejszym jako Grupa Rekonstrukcji Historycznej na Łęcz wyszliśmy w mundurach historycznych. Pokazaliśmy na takim prymitywnym obozowisku podczas biegu, jak ci żołnierze żyli, jak nędznie żyli, w zasadzie odizolowani od wszystkiego, od leków, jedzenia, broni. W zasadzie las i jakieś tam, powiedzmy, opuszczone gospodarstwa były ich miejscem noclegu i odpoczynku. A przez całe swoje życie, aż do śmierci, musieli uciekać i patrzeć za siebie. UB, milicja i ci, którzy przyszli ze wschodu, byli wszędzie i czekali tylko na to, żeby ich złapać i zakończyć ich żywot. Tak jak my to przeżywaliśmy po 1945 roku, dzisiaj to samo spotkało naszych sąsiadów, Ukraińców, którzy tak jak my zostali bestialsko zaatakowani. Dzisiaj nasi uczestnicy, którzy brali udział w biegu, utożsamiali się z mieszkańcami Ukrainy, walczącej Ukrainy. Biegali z tabliczkami, z flagami ukraińskimi, z naszymi flagami i cały czas przypominaliśmy im, że jesteśmy solidarni z Ukrainą i że trzymamy za nich kciuki, żeby wszystko było dobrze, żeby im się powiodło i żeby to oni byli górą, a nie ci, którzy ich najechali.